Siemanko, siemanko, co tam mordeczki u was słychać w wielkim świecie? Bo mnie tu leży, odpoczywam, regeneruję się. To wygląda moje przygotowanie do walki. Wszyscy mówią tak, Tomuś, jak twoje przygotowania? No i widać, no proszę bardzo. No, tu pęknięte. Tu pęknięte. Palce porozwalane, poprzecierane. Wszystko, tak? Bo wszystko mam powstrzeć. No jestem cały posierany. Zdejmuję koszulkę, to ból jak przy poparzeniu, no jakbym się na słońcu przypalił, że tak powiem. Wykluczyło mi to z treningów normalne. Na własną moją głupotę. Nie jestem w stanie nic poradzić. Wiem, że coś zrobię i będzie to złe, to i tak to zrobię. I tak to zrobię. No, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Każdy jest kowalem swego losu. Ja wiem, że no, z autopsji znam już różne sytuacje. Naprawdę przeżyłem wiele. W życiu moim przeżyłem bardzo dużo. Bardzo dużo. I ja wiem, jak niektóre sytuacje się skończą. Niektóre, które się jeszcze nie zdążyły zacząć, ja wiem już, jak się zaczną, to wiem, jak się skończą. I tylko ja mam wpływ na to, żeby je zmienić poprzez szereg różnych wydarzeń, wdrażając lub też omijając różne sytuacje. Każdy jest kowalem swojego losu. To jest tak, że jak chcesz, to masz. Chcieć to móc. Właśnie. Jeszcze zajadam śluczka na dobitkę. Oto za sekundę. No nic, chciałem wam powiedzieć, że z perspektywy czasu mam z różnymi moimi ex kontakt. I z czego bardzo zresztą cieszę się, bo to nie są głupie dziewczyny. Wiele mnie nauczyły w życiu. Każda z tych, które zostały w moim życiu, nawet po rozstaniu, pokazała mi swoją siłę właśnie w inteligencji, jaką mają w osobowości, w charakterze. I mogę powiedzieć śmiało, że miałem dużo takich dziewczyn, mega mądrych, które mnie wiele nauczyły. Właśnie. Dzisiaj miałem się właśnie spotkać z jedną z nich, którą serdecznie ściskam i po bombajsku mówię. Kocham cię bardzo. Po bombajsku. Bombajski to jest mój ulubiony język. Bardzo uwielbiam wręcz. Bardzo lubię ten język. Bombajski. Ha, się nas molimy. Idę spać, kochani. Chciałem wam powiedzieć, że co ja mam się przygotowywać? Do czego? 3 minuty. Jedna runda. Między rundą a rundą półtorej minuty przerwy. 3 minuty. Ja nie wiem w ogóle, kto to wymyślił, ale dobra, okej. 30 sekund. 30 sekund. A ja wiem chyba, że był zamysł taki włodarzy. Marcin, może wymyśli się, że jak zrobicie te półtorej minuty, to że każdy z taką samą energią będzie wchodził do każdej rundy. Że to będzie tak, że ta każda runda będzie taka dynamiczna, mocna, że będzie ekspresyjna. No, to nie wziąłem tego pod uwagę, teraz dopiero na to wpadłem. I że dlatego półtorej minuty, no tak, bo ja się uparłem, że tam te 30 sekund, że byłoby fajnie, ale ja mówię, półtorej minuty i 30 sekund, to po co ja mam się przygotowywać? 2 tygodnie przed walką się zacznę przygotowywać, tak, czy nie? A teraz leżę, odpoczywam, robię to, co zawsze. C'est la vie. Poznaję też nowe dziewczyny właśnie, już abstrahując od wszystkiego tego, co związane z walką i nawiązując do moich relacji różnych, różne nowe i mam tak nie po kolei w głowie, kurwa, że tego się nie da opisać, że mówisz coś do kogoś i mówisz, no słuchaj, no kurwa, jak spędzasz z dziewczyną czas, nawet kurwa, nawet buziaczka jej jeszcze nie dałeś dobrze w usta, nie przytuliłeś tak jak trzeba, kurwa, że widzisz tą potrzebę bycia z kimś blisko, że przytulasz kogoś tak, jakby to było jedno ciało, nie, a o dobieraniu się zapomni, a ona się mówi, że chciała się tego wyruchać, no.
Chcieliśmy go zaliczyć, wyruchać tylko. A kiedy ja ci to pokazałem, że nie chcieli wyruchać? Ja czekam, aż zrobisz pierwszy krok i siądziesz na chuja, nie świruj oczywiście. Nie no, gdzie? To widać od razu, nie wiem, czy ludzie nie potraficie ocenić drugiej osoby po tym, jak się zachowuje względem was, czy macie jakieś błędne, zaburzony punkt widzenia. I taka refleksja się nasunęła właśnie dzisiejszym dniem o godzinie, jest godzina 21:50, czyli za 10, 22 czasu polskiego. Będą być za 10, 10, ale oczywiście my sobie wymyśliliśmy 22, kurwa jeszcze. Kraj, który sobie cały czas się komplikuje, ludzie, którzy uważają się za najpiękniejszych, najmądrzejszych, kurwa. W ogóle sami arystokraci, inteligencja i geniusze. Jaki sukces zawsze gdzieś na świecie jest, to kto stoi za tym sukcesem? Polak. Jak nie dziadek, pradziadek, babcia, kurwa, ciocia, wujek, to zawsze jakieś tam korzenie są. Jakie? Polskie korzenie, kurwa. Jakie śmiechy. No dobra, to ja już kończę. Ja już kończę, bo ja się nie mogę tego zrozumieć. Nie chcę mi się nawet kontynuować rozmów. No. Ale jedno jest pewne, że to nie są igrzyska olimpijskie, żebym ja się przygotowywał przez miesiąc ostro zapierdalał, żeby wejść tam na 3 rundy. Inaczej, żeby to było 100 koła Europy, to ja bym się przygotował tak, że wjeżdżam tam i wjeżdżam, mając na celu zniszczyć przeciwnika, tak? No to jest normalne. 100 koła euro, ale nie, że ja to mam zrobić za dychę, no. Dziękuję. Za dychę to ja mówię 2 tygodnie przed walką, wyjdę pobiegać, zrobię sobie tlenówki. I nawet nie wiem, czy nie tydzień przed walką, bo 2 tygodnie to jest za dużo mi to będzie kosztowało, no. Dobra, wszystkiego dobrego, do wesela się zagoi, tu mam otwarty łuk, więc nici z jakichś tam zbliżeniowych sportów typu zapasy czy BJJ, co, no, zostały mi fiflaki, bieganko, tlenówka, podtargi, giby, walka z świeniem. Bo się nawet pouderzać nie mogę, nic nie mogę zrobić, nic. Więc 2 tygodnie przed walką zaczynam treningi. A na razie leżę do góry brzuchem. I tak się czuję najlepiej. Z Marusią oczywiście. Marusia jest straszna w nogach. Kruchy, ale... Niech to jest za piękno, za co? I kto tak cię wystrzygł pięknie, co? Kto ci wystrzygł tak pięknie? Ja nie mogę. Dobra, my kończymy najlepszego. Buzia od Józia. Idziemy na spacer? Co?